Które figury spełniają wszystkie trzy warunki? Pierwszy, figura jest czworokątem. Drugi, figura nie ma żadnych kątów prostych. I trzeci warunek, figura ma cztery boki równej długości. Mamy cztery figury i trzy warunki do sprawdzenia dla każdej z tych figur. Warunek pierwszy, figura jest czworokątem. Czworokątem, czyli jak sama nazwa mówi, ma cztery kąty. Albo inaczej, cztery wierzchołki. Cztery kąty między bokami, cztery wierzchołki. Jeżeli figura płaska ma cztery wierzchołki. To ma również cztery boki. No to policzmy ile boków ma każda z tych figur. Pierwsza figura 1 2 3 4. Czyli to jest czworokąt. Figura numer 2. 1 2 3 4. To również jest czworokąt. Trzecia figura 1 2 3 4 5 6. Ta figura jest sześciokątem, czyli nie jest czworokątem. Możemy ją skreślić. Pierwszego warunku nie spełnia, czyli nie spełnia wszystkich warunków, a szukamy takich figur, które spełniają wszystkie trzy warunki. I ostatnia figura: 1, 2, 3, 4 boki, czyli również cztery wierzchołki, czyli jest to czworokąt. Pierwszy warunek spełniają trzy figury. Drugi warunek: figura nie ma żadnych kątów prostych. Kąt prosty to kąt o mierze 90 stopni który zaznaczamy na rysunkach najczęściej w ten sposób. I od razu widać, że figura numer 1 ma dwa kąty proste, zaznaczone są jako kąty proste, czyli ta figura nie spełnia drugiego warunku, bo ten warunek mówi, że figura ma nie mieć żadnego kąta prostego. Figurę pierwszą również możemy skreślić. Na pewno nie spełnia ona wszystkich trzech warunków, skoro nie spełnia drugiego. Druga figura nie ma żadnego kąta prostego. Te cztery kąty to nie są kąty proste. I tak samo figura czwarta. Te cztery kąty to również nie są kąty proste. Te dwie figury spełniają obydwa warunki: są czworokątami i nie mają kątów prostych. Teraz warunek trzeci. Figura ma cztery boki równej długości. Obydwie te figury mają cztery boki, są czworokątami, ale wszystkie cztery boki muszą mieć równą długość. Figura numer dwa. Nie ma wszystkich czterech boków równej długości. Boki górny i dolny są krótsze niż boki lewy i prawy. Zresztą tak są one oznaczone: te dwa boki zaznaczone są pojedynczą strzałką, a te dwa podwójną strzałką. Boki zaznaczone takim samym symbolem mają taką samą długość, czyli drugą figurę wykreślamy, bo nie ma wszystkich boków równej długości. Sprawdźmy ostatnią możliwość. Wygląda na to, że ta figura ma wszystkie boki tej samej długości. Moglibyśmy to zmierzyć, ale wystarczy spojrzeć na oznaczenia. Wszystkie cztery boki zaznaczone są takim samym symbolem. Oznacza to, że mają taką samą długość. Czyli figura czwarta spełnia wszystkie trzy warunki. Jest czworokątem, nie ma żadnych kątów prostych i ma wszystkie boki tej samej długości. Zaznaczamy figurę czwartą jako prawidłową odpowiedź. Figura czwarta spełnia wszystkie trzy warunki.